A tutaj chodzi o ten naprawdę taki pierwotny instynkt samozachowawczy w kontekście, wiesz, pieniędzy, że muszę sobie zadbać o swój byt. Bo faktycznie przy moim kryzysie ja pracowałam, zarabiałam pieniądze, wiesz, ale zawsze było my, że wszystko było my. Ja tak naprawdę, jak już stanęłam na jakimś rozdrożu, to ja nie wiedziałam właściwie, co ja mam, co my mamy, no bo on się tym zajmował. Dzień dobry kochani, witam Was na kanale Malina Błańska. Dzisiaj chciałabym Was skoczować na temat kasy. Nie będę tego robiła ja, ponieważ ja na temat kasy nie wiem nic, sama jej za bardzo nie mam. Ale, dlatego też zamierzam na tym zyskać. Mam ze sobą dzisiaj Dominikę Nawrocką, czyli kobietę i pieniądze. Ale Dominika nam wytłumaczy, dlaczego my kobiety jesteśmy w takiej kiepskiej sytuacji, jeżeli chodzi o kasę i dlaczego faceci kasę mają, a my nie. No, częściej mają. No częściej mają, tak. Częściej i częściej więcej też mają niż kobiety. Witam cię ciepło. Dzięki za zaproszenie. To jest ten moment, kiedy wiecie, dzwonicie do gościa i tak sobie myślicie, Boże, może się zgodzi, może się zgodzić, i po drugiej słuchawce słyszycie, oglądam twoje filmy. Rozumiecie? Tak, tak, tak. Oglądam twoje filmy, robisz bardzo fajną robotę, naprawdę. I lubię tą Twoją ostrość we fryzurze, wiesz, w rozmowie i w tobie po prostu. I te rozmowy bezkompromisowe, także liczę dzisiaj, że będzie dzisiaj, wiesz. No i przepraszam, że było ostatnie miłe słowo Dominiki na mój temat, ponieważ jak wspomniałam, ja jeżeli chodzi o kasę, właśnie Dominika, powiedz mi, czy, czy moja kolekcja butów, czy to jest moje zabezpieczenie <grym> na przyszłość? Słuchaj, a jak rosną ceny butów w czasie? Rosną? Można to sprzedać drożej niż się kupiło? Nie. No to nie ma, to nie jest inwestycja w takim razie. Jest to po prostu czysta konsumpcja, przyjemność, czyli kasa wyszła i tyle. Dobra, teraz na serio, powiedz Dominika, dlaczego my nie mamy kasy i co robić, żeby ją mieć? No wiesz co, pewnie tak mamy tą kasę, bo to też nie jest. Dużo kobiet pracuje, więc zarabia, część już potrafi odkładać, czyli gromadzić pieniądze, więc może powiedzieć, że ma kasę. Tylko ja to tak, wiesz, bym sobie życzyła, żebyśmy my kobiety miały więcej tych pieniędzy, były bardziej niezależne finansowo, a nawet wolne finansowo, bo to są różne pojęcia. I tak trochę nawet podglądały facetów pod, pod tym kątem. Dlaczego? Dlatego, że oni się bardziej skupiają na pieniądzach, więcej czasu poświęcają pieniądzom. Wiesz, te pieniądze, stan konta czasami jest taką miarą skuteczności po prostu mężczyzn, bo dużo na ten też temat czytam. Czemu, z czego, tak, z czego to wynika? No wynika z priorytetów, jak zwykle. Tak mi się wydaje, że, że faceci po prostu bardziej się orientują na pieniądze, na zarabianie, że jak mają pieniądze, to znaczy, że są skuteczni. Tak, męskość równa się no, kasą. I, no i my tak trochę to trywializujemy, ale z drugiej strony, no tak, tak, tak jest, taka jest, taka jest. Taka jest prawda. Jeżeli tego nie potrafimy, nie mamy, nie umiemy, nie lubimy, nie znamy się, nie wiem, do tej pory się tym nie zajmowaliśmy, no, to trzeba się po prostu zacząć tym zajmować, bo to jest nasza codzienność, to jest życie, bo to nie jest albo albo. Mam, albo nie mam, albo zrobię, albo nie zrobię, no. Bo jak nie zrobię, no to prawdopodobnie, no, jako kobieta, to będę biedna na starość, prawda? No teraz jakoś może jeszcze, jak to się mówi, mam zdrowe ręce, wiesz i tak dalej. Ale jak się tym dzisiaj nie zajmę, no to statystyki są takie, że człowiekiem biednym w Polsce jest kobieta na emeryturze, 60-letnia, już często samotna, no jeszcze musie, musząca się, wiesz, utrzymywać dodatkowo z jakiejś pracy. Słuchajcie, chwila na dane. Jest tak, że kobieca emerytura w Polsce jest o 61% niższa od męskiej emerytury. Tak, i to jest też tak, że trzeba sobie yy, zdać sprawę, z czego to wynika że to nie jest tylko tak, że my jesteśmy takie biedne po prostu, sieroty, bo się urodziłyśmy dziewczynami, bo to mnie zawsze irytuje, bo trzeba mieć też wiesz taką świadomość tego, że to, że to wynika z naszego działania wcześniejszego, że to nie jest tylko tak, że państwo ustaliło, że emerytura jest taka, nie inna, nie. bo to wynika to z tego, składki, tak. jak długo my pracujemy, jeśli mówimy o emeryturze takiej państwowej, jak długo my pracujemy, czyli tych, mamy tych okresów składkowych, jak dużo my zarabiamy przez ten czas, i potem, ile my żyjemy na tej emeryturze. To są trzy składowe, które się właśnie na, to wszystko, na, tą, na tą kwotę, która co miesiąc później wpływa na konto składa. No i faktycznie faceci dostają 1000 złotych na tej emeryturze więcej, czyli tam jest jakieś 2700 bodajże męska emerytura, a kobieca 1600-1700 zł. No ale to wynika z tego, że nie mają przerw w pracy. Nie walczą, o kasę, walczą o kasę, do roboty chodzą po to, żeby zarabiać pieniądze, tak, 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 taką moim zdaniem mają, wiesz, jakby optykę i no i niestety, niestety żyją krócej, no i to tak ostatecznie, ostatecznie wychodzi, ale to jest emerytura państwowa, ale też my sami możemy dużo zrobić wcześniej i powinniśmy też robić wcześniej i wybrać sprawy w swoje ręce. Bardzo często, i Twój przykład też to potwierdza, kobiety zaczynają myśleć o kasie, gdy trafiają naprawdę, w niefajną sytuację. W Twoim przypadku to było musnięcie się o rozwód i moment, w którym musiałaś powiedzieć: No, hola, hola, tak. I u Ciebie udało się w sensie pos posklejać rodzinę. Mhm. Natomiast kobiety bardzo często, właśnie przy rozwodzie, zaczynają, muszą zacząć zarabiać na siebie. Mhm. Też, co jest istotne, kolejne dane, że blisko 60% kobiet w Polsce nie jest w stanie samodzielnie utrzymać domu. Tak, tak, taka, taka jest prawda. Wiesz, ja tak często się też nad tym zastanawiam. Ja w ramach kobiety i pieniądze, no to mam do czynienia z wieloma kobietami, po prostu na szkoleniach, na spotkaniach, na, w klubach edukacji finansowej i tak dalej. No i ja się właśnie tak często zastanawiam, z czego to wynika. I powiem ci, że im, im dłużej się temu wszystkiemu przyglądam, tym jestem bardziej radykalna w opiniach i w ocenie, że my po prostu jesteśmy czasami za leniwe i, yy, i naiwne. I, I takie, tak się dajemy trochę, no nie wiem, nawet nie omamić, bo to nie o to chodzi. Bo jak można powinno odnieść do pracy, dobrze zarabiam, zostań w domu z dziećmi, to nam się wydaje, że to jest super, że to jest super opcja, on się o, to za, o, o tym zajmie, o to zadba. No i ja się zajmę dziećmi, no jest idealnie, prawda? Tylko że to jest tu i teraz. I zawsze wtedy mówię, słuchajcie, tak jest w samolocie, jak, jak, jest, jak stewardessa na początku mówi, co trzeba zrobić, jak są te wszystkie bezpieczeństwa, wiesz, te instrukcje, to mówi tak, jakby co, to maskę najpierw w sobie, a potem dopiero dziecku. Najpierw lwica, potem lwiątko. No i dokładnie tak jest, jak my same o siebie nie zadbamy, ja, ja, nie my, ja, ja jako ja, Dominika Nawrocka, to, to ja wtedy nie będę w stanie zadbać o resztę mojego statka, czyli moje dzieci, czy nawet małżonka, wiesz co chodzi, czy partnera, prawda? Ja i my, my ja nie wiem co się z nami dzieje, że my jesteśmy faktycznie tak bardzo so, socjalne, społeczne i empatyczne i w ogóle, że zawsze jest my, my. A tutaj chodzi o ten naprawdę taki pierwotny instynkt samozachowawczy w kontekście, wiesz, pieniędzy, że muszę sobie zadbać o swój byt. Bo faktycznie przy moim kryzysie ja pracowałam, zarabiałam pieniądze, wiesz, ale zawsze było my, że wszystko było my. Ja tak naprawdę jak już stanęłam na jakimś rozdrożu, to ja nie wiedziałam właściwie co ja mam, co my mamy, no bo on się tym zajmował. Wiesz, musiałam dopiero zacząć ten, no bo, no bo my, no bo się podzieliliśmy, że ja dzieci, że moja praca, wiesz, on, do, on tam, wiesz, jakby A ja, rachunki, czego to wszystko. Zaczynasz? Ty w swoim kryzysie, bo to wszystko, co mówisz, jest takie okej, okay, otwierające oczy, mm -hmm. ale ja sama jestem mała, jak sobie mam wyobrazić, od czego zacząć robienie pieniędzy. Oj, robienie pieniędzy, tak. y, wiesz co, no, od pieniędzy, zarobienia, pójście i zarobianie pieniędzy. O, o, to jest tak, że to jak coś nas przeraża, to, to, to mi się ze słoniem kojarzy, to jest takie wielki, straszny, straszne i duże. A słonia się zjada po kawałku po prostu, wiesz, no, małymi kroczkami, małymi zmianami, małymi działaniami. No krezysty to znaczy... są wywalające życie do góry nogami. Oczywiście nic bym nie chciała przeżyć, czegoś takiego raz jeszcze, co tam przeżyłam. No ale wiesz, no obudziło mnie to bardzo mocno. I co, co ja zrobiłam wtedy? Wkurzyłam się na siebie. Nie wkurzyłam się na mojego męża, który tam ma swoje za uszami, ani na innych, ani na, wiesz, na los. Tylko na siebie się po prostu wzięłam i tak porządnie wpieniłam na zasadzie, ty kurczę, dziewczyno, prawie studia doktoranckie, wiesz, kariera, pieniądze, wiesz, stanowiska, nie wiadomo co, a ty po prostu jak taka sierota Boża stoisz i nie wiesz, co są zrobić, dwoje małych dzieci no, i, i wiesz, i ten, ja mówię, Proszę, to uwłacza mojej inteligencji, no tak. po prostu. Nie, po to te wszystkie książki czytałaś. Tak, i, i tak dalej, ja mówię, ja, wiesz... <studywałam> ekonomię, a ja poza największe jakieś kryzysy, wiesz, yy, yy, tego typu przeżyłam, po, mając teoretycznie jakąś tam już wiedzę z tego. No, no i właśnie wtedy sobie uświadomiłam, że to, że my. Nasze problemy finansowe, które w życiu nam się zdarzają bądź też my nie wiemy po prostu, co robić, wynika z braku edukacji finansowej. To jest to, czym się zajęłam po prostu. I ja o to ciebie właśnie prosiła, hmm. bo życzymy wszystkim dziewczynom, które będą oglądały to wideo, by nie musiały się przekonywać o tym, że jak bardzo pieniądze są ważne, jak bardzo warto być samodzielną właśnie w momentach kryzysu, tylko zaczęły myśleć o tym wcześniej. Tak. tak. Zacznijmy od edukacji. Moment, w którym wybierasz zawód, na przykład. nie? Dlaczego wybieramy złe zawody albo które zawody mamy wybierać, które przynoszą okay. pieniądze? Byłam słuchajcie tydzień temu na kongresie socjologicznym, i tam dowiedziałam się dwóch na przykład istotnych rzeczy, że w robotyce, studia robotyki kończą 95% mężczyźni. Okay. Zarobki są tam takie. Natomiast pielęgniarki na odwrót kończą głównie kobiety, i różnica w wynagrodzeniu pielęgniarki, która skończyła licencjat, a ta, która skończyła no. magisterkę, to jest tylko 100 zł. A to jest, są dwa lata orki, tak? Na uczelni. Tak, tak, tak. I wtedy się pojawia pytanie, no dobrze, jak nie, jak nie my, no to kto będzie wtedy nas leczył, kto będzie się nami opiekował, kto będzie nas uczył? No jak dobrze, my tak ale wszyscy pójdziemy za tymi pieniędzmi. Mam nadzieję, że może państwo się zorientuje i też będzie ktoś próbował rozwiązać te kłopoty. Póki co, w moim mniemaniu, nasze państwo albo jeszcze nie zaczęło, albo powoli o nas myśli, więc na razie my pomyślmy za nie. Na jaką szkołę radziłabyś pójść swojej córce? Um, wiesz co tak, to był bardzo fajny wątek, bo... Yy... Znaczy, ja, ja, moje dzieci kształtuję w taką stronę, żeby zostać przedsiębiorcami ogólnie rzecz ujmując, aczkolwiek edukacja faktycznie jest istotna, a u mnie w domu jest taka zasada, że dzieci się uczą matematyki, języków, czytają książki, uprawiają sport i tak, takie mają ustalone priorytety, bo to jest dość uniwersalne i pozwoli im po prostu różne wiersze, jakby odnaleźć się w różnych, w różnych aspektach. Ja z, z tymi zawodami to tak się też zastanawiam, dlatego że ja uważam, że. Ym, bardzo ważne jest to, żeby robić w życiu, co się kocha, bo to jest tak, że potem, no wiesz, jak mamusię oszukasz, się oszukasz, ale życia nie oszukasz i, i ostatecznie, ostatecznie i tak nie będziemy umieli żyć po prostu, będziemy nieszczęśliwi, więc i z drugiej strony ja też uważam, że da się zarobić pieniądze, na A wszystko. Pewnie, tak? tak, ja myślę, że tak. To jest tylko kwestia naszych wewnętrznych jakichś przekonań, albo tego, że nie, albo, yy, albo wiesz, yy, nie wiem, że nam nikt tego nie pokazał, że się da na przykład. Pieniądze wiążą się z zawodem, którym my wykonujemy, tylko jednak tam dużo trzeba włożyć w samodzielnej pracy, jednak chyba bardziej pójść w stronę, wiesz, jednak, jakiejś przedsiębiorczości, no bo tam jest więcej pieniędzy. No. no bo jednak jeżeli jesteśmy na etacie, no to mamy ograniczenia i czasowe i. Um, i, I też w jakimś sensie finansowe, więc ta przedsiębiorczość, ten biznes, te, wiesz, no, to, to jest, tam nie ma limitów, no, więc tam się da więcej zrobić, więcej zarobić, ale więcej też się trzeba nastarać i więcej napracować. Bo temat pieniędzy w naszym, yy, w naszym życiu to nie jest tylko to, żeby zarabiać i żyć i mieć, tylko, bo to jest taka perspektywa tylko tu i teraz, tylko pieniądze są, wiesz, no, długoterminowo. Z czego to wynika? No, z tego, że my się starzejemy. Nasze możliwości zarobkowe też spadają no i potem już byśmy może też nawet czasem nie chcieli już pracować albo nie, nie możemy pracować, więc, więc trzeba mieć świadomość, jak wygląda ta, ta krzywa produktywności naszej też zarobków, żeby jak widzę, że jestem tu, 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 tu no to dociskam, dociskam, nie konsumuję jak dostaję awans, no, wiesz, dostaję ekstra kasę nadmiernie, nie kupuję nowego samochodu, nie kupuję, wiesz, nowego mieszkania i tak dalej, tylko trzymam konsumpcję na tym samym poziomie, odkładam pieniądze, Później cały czas zarządzam tym pieniędzmi, czyli budżet domowy wiesz, nie, nie, nie przejadanie, nie przewalanie tej kasy mówiąc wprost właśnie mówisz buty, nie buty, ciuchy i tak dalej, wyjazdy, bo wszyscy jeżdżą, bo teraz taka moda wiesz, tam w towarzystwie to czy tamto, tylko gromadzenie pieniędzy, a potem już przejście do trzeciego etapu, bardzo istotnego, to jest nauczenie się i robienie tego, czyli inwestowanie, czyli pomnażanie pieniędzy. Tak, bo ty jesteś chyba, mówisz odkładanie pieniędzy, ale ty jesteś chyba przeciwniczką z tego co zrozumiałam oszczędzania no bo to każdy rozumie po tym y, pojęciem zupełnie coś innego. Na przykład moja mama oszczędza na czarną godzinę, a ktoś tam oszczędza na meble. Nie? Albo ktoś oszczędza na wycieczkę, albo na samochód, albo na coś tam. Więc to jest dla mnie takie bardzo nie, niejednoznaczne, ja wolę gromadzenie, odkładanie. E, więc mamy takie zdecydowanie trzy, no pierwsze to jest tak faktycznie ta edukacja, o której mówisz, drugi w takim razie to jest zarabianie pieniędzy, dobrych pieniędzy, to nie chodzi o żeby zarabiać po prostu. Tylko trzeba naprawdę się zorientować na to, żeby wycisnąć z tego maksymalnie, tak? Jak nie tu, no to idę dalej, szukam. Bo wiem, że ta moja droga nie kończy się tylko na tym pierwszym etapie, tylko moje życie tu i teraz wynika z tego, co ja zarabiam, ale od tego też będzie zależało moje przyszłe życie. A jak ustaliłyśmy, na emeryturę trzeba sobie samej zapracować już dzisiaj, już wiem o tym. No dobrze, to ta rada, że nie przepieprzać całej kasy, którą mamy, mhm. dotyczy każdego z nas. Absolutnie. I y, menedżerki, która zarabia dychę y, i mojej mamy, która zarabia najniższą krajową, tak? I tak. pracuje w fabryce. Y, no ale jakby pytanie jest takie: ta pierwsza jest w stanie odkładać mhm. pieniądze, ta druga albo nawet jeżeli odłoży, to co, co moja mama jest w stanie, wiesz, w co może zainwestować, albo jak długo musiałaby, musiałaby odkładać, bo chciałabym, by ta rozmowa też była pomocna mhm. dla dziewuchy z Suwałk, nie? która pracuje na poczcie i która wyżej po prostu nie podskoczy. Co mówisz, w no. takim razie, rzucić pocztę? No, jak się już kończą te możliwości, no to tak. To tak jak Ci opowiadałam. Tkic, ja pochodzę z ja Podkarpacia, mieszkam w Warszawie, przyjechałam tu na, na studia. Dla mnie to było zupełnie naturalne, że nie będę mieszkać w mieście, w którym nie ma dla mnie przyszłości, perspektyw zawodowych czy też możliwości edukacji. Dla mnie to zupełnie było naturalne, że ja po prostu wyjeżdżam. Albo zostawiam pracę, która nie daje mi dalej możliwości rozwoju i zarabiania dalszych pieniędzy nawet w tej Warszawie, prawda? Albo zakładam firmę, bo widzę tam większe możliwości dla siebie. Finansowe i każde inne. Po prostu idę, szukam sposobów na realizację tego trzyetopowego planu. E, tylko, że my tego planu zwykle nie mamy, bo nikt nam, nam tego nie powiedział, że trzeba. Bo mi w dzieciństwie mówiono, ucz się pilnie, iść na studia, zdobądź dobrą pracę i trzymaj się tej pracy. No tak. No. No to jak mnie zwolnili pierwszy raz, no to myślałam, że mi się świat zawali, bo po prostu, przecież to, to było najważniejsze cel w moim życiu zawodowym, rozumiesz. No więc to jest ta edukacja, to jest, to, to jest to, ta edukacja, czyli ta wiedza, która nam pokazuje, że, że ta ścieżka, którą mi rodzice pokazali, to jest tylko jedna z wielu. No to wiesz, no to, no a, a, a tej edukacji nie, nie mamy w domach. Bo rodzice moi znali tylko jedną ścieżkę, nie znali drugiej, trzeciej, czwartej, piątej możliwości. Nie miałam mentorów, nie miałam nauczycieli, którzy mieli, mogliby mi to powiedzieć w dzieciństwie i y, jakoś ukształtować. No więc jako dorosła kobieta po prostu musiałam to wszystko sobie tam jakoś nadrobić, uczyć się i tak dalej, i tak dalej. Ja uważam, że bez względu na to, ile zarabiamy, da się odłożyć trochę pieniędzy zawsze. I, i to możemy dyskutować o tym, że koszty życia nam zjadają wszystko. Czyli nie ma jak, jakim cudem. No I jak każdy budżet domowy składa się, z, każdy, mój, Twój, tutaj wszystkich nas, budżet domowy składa się zawsze z dwóch pozycji: z przychodów i z kosztów. I to nie jest tak tylko, że jak ja mam tu kosz, przychód jeden stały, no bo to jest na przykład z poczty pensja, no to ja tylko mogę tutaj działać na, na, na bazie kosztów. No właśnie, trzeba mieć tą świadomość, że to jest tak, że ja muszę mieć orientację i na jedno, i na drugie. Menadżerka zarabia 10 tysięcy złotych, no to można powiedzieć, no to ona ma czym porządzić. Ale ona wydaje mi mieszkanie za czwórkę, słuchaj. No, no i ona, ona myśli, wow, jestem zamożna, wiesz, bo mam tyle hajsu i tak dalej. No to tutaj, hulaj dusza, piekła nie ma, nie. No i co, jaką mamy sytuację, że to się wszystko. Ostatecznie nie ma znaczenia, ile zarabiasz. Jest, 30. No. Tak, wszystko się zeruje, albo są i tacy, którzy właśnie przez to, że nie mają tej edukacji finansowej, tej inteligencji finansowej, czyli umieją tylko zarabiać, nie wiedzą, wiesz, jak to w ogóle całości pracuje. No to są i tacy, co jeszcze muszą pożyczyć, nie? Na koniec, bo jeszcze się zakredytują, wezmą mieszkanie, wezmą samochód, wezmą. Jeszcze nie wiadomo, telefon, komputer, wiesz, po prostu, no, proszę, jestem za stać mi, tak? No i ostatecznie te raty wszystkie zjadają, wiesz, zostaje tam tyle na koniec miesiąca i czasie, jakoś. Tam... No ale no, i z czego to się dzieje? Z czego to wynika? No z tego, że w domu nie powiedziano nam, że trzeba i zarabiać, i oszczędzać, odkładać, i, i potem jeszcze coś z tym pieniędzmi dalej robić. Że w szkole pieniądze są tematem tabu. W mojej szkole Mojego syna w ogóle jak się pojawił temat pieniędzy, dzieci, coś tam, to w ogóle same kłopoty, same kłopoty dzieci nie mogą przynosić pieniędzy ze szkoły. Wiesz o co chodzi, dostają taki komunikat, prawda? Albo my dostajemy mnóstwo takich komunikatów, typu pieniądze szczęścia nie dają. Pieniądze są złe, jak ktoś ma pieniądze, to jest złodzieje. Materialistka. Materialista w ogóle i tak dalej. No i to jest chore, bo przecież spędzamy każdego dnia mnóstwo czasu, żeby zarabiać te pieniądze. No więc dba, starasz się tyle, a potem co? A potem to kopiesz. Wiesz, w tyłek proszę, wiesz, o co chodzi, no. Ale z czego to wynika? No z kultury naszej, z, z otoczenia ludzi, którzy są wokół nas, z wychowania, z tego, że kapitalizm w Polsce jest krótko, że, że wcześniej wszyscy musieli mieć tak samo mało i tak dalej, tak dalej. Więc bardzo istotne jest to, że jak my mamy już dzieci, jak ja mam dzieci, ty masz dzieci. To żeby w domu już mieć większą świadomość tego, co my mówimy o pieniądzach, jak my mamy podejście do pieniędzy, bo to, to, co dzieci później będą robiły z pieniędzmi w swoim życiu dorosłym, to jest tylko to, co, co, czego się wiesz, dowiedziały i wyniosły z domu. Wiesz co? no Dzieci moje inwestują w nieruchomości z nami, ale to oczywiście nie jest to formalnie, nieprawnie załatwione, ale między nami jest to załatwione i dostają, zainwestowały na przykład w garaż. Rodziców, nie rodziców, tylko tam, które jest na najem na przykład, tak, no wiesz, no bo ty, tym dzieciom się te pieniądze też gromadzą, komunia, niekomunia, no tak, babcia wie? święta, coś tam, no i nagle patrzy, że tu w słoiku tyle pieniędzy, nie, i wszyscy w szoku. i dlatego słoiki są fajne dla małych dzieci, bo one są przeźroczyste i widać te pieniądze i to jest niesamowicie sugestywne i, i bardzo... Bardzo dużo się, wiesz, jakby dzieje w związku z tym. No i, i, i moje dzieci po prostu zainwestowały w garaż i co, co tydzień dostają kieszonkowe i co tydzień dostają 61 groszy dochodu pasywnego z takiego garażu. No. Na przykład y, czytały bardzo fajną książkę ja pana Janusza Korczaka, Bankructwo Małego Dzeka, która jest o kooperatywie, czy o sklepiku szkolnym. No i to niesamowicie znieśpiewało mojego syna, y, który mówi że będzie w szkole sklepik, to jeszcze tam parę lat temu. Ja mówię, no dobra Maksiu, no to, no to jak ten sklepik, no to towar, no to skąd towar? Ja mówię, no to musisz kupić towar. Ale co, ja, co ja go kupię? Ja mówię, o widzisz, no tu masz taki słoik inwestycji. A, to po to jest ten słoik inwestycji, żebym kupić towar, ale, ale po co ten towar? No bo go sprzedasz drożej. Aha, sprzedam drożej, to zarobię. Czyli pieniądz ostatecznie przyniesie większy pieniądz. I co, otworzył ten sklep? Nie, bo w tej szkole jest po prostu, pieniądz jest tematem zakazanym i, i wiesz, i tak dalej. Intercyza. No. Bo to, znaczy... Inna inaczej prawdopodobnie jesteś jedyną osobą, która może powiedzieć o niej cokolwiek dobrego, ponieważ wszyscy <noise> dookoła krytykują intercyzję. Tak? No tak no. no. jakby A priori jest to pomysł na wykorzystanie kobiety. Tak to jest rozumiane. No. Jakie wykorzystanie? No co? Daje ci swoją miłość, ale jak <noise> się, się nam odechce, to zostajesz na lodzie. No. Kocham cię, ale podpisz intercyzę, tak. Um, ja znam dużo przypadków kobiet, które są yy, yy, po przejściach. Gdy nie podpisały, gdy mężowie ich wsadzili je po prostu na totalny, wiesz, totalny ba totalnego bagna, bo jak bo, bo, bo wspólnota majątkowa, no to wiesz, no, od odpowiada się za wszystko za siebie nawzajem. Do dzisiaj im się to odbija czkawką, że jeszcze spłacają męża długi albo zobowiązania albo nie mogą się zatrudnić, bo męża firma, która była na działalności gospodarczej jeszcze ma zobowiązania wobec urzędu skarbowego, ZUS-u i tak dalej. No więc jeżeli ona zacznie zarabiać, no to pracować to będzie musiała spłacać tamte długi, rozumiesz? Także jest mnóstwo przypadków osób, które bo, 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 jeśli by nie wpadły w tarapaty to by pewnie w ogóle nie podejmowały tematów z powodów wspólnoty majątkowej. A jak już się pojawił, to powiedział, tak, dziewczyny, wszystkie podpisujcie intercyzy. No tak. Ja uważam, że, yy, że to nie jest brak zaufania do partnera, to jest po prostu zdrowy rozsądek. Tak samo jak się nie rozmawia na początku związku o pieniądzach w ogóle, o między sobą, no to potem się ludzie rozwodzą z powodu pieniędzy tak, i tego, to... że się nie potrafią dogadać. Słucham, mam koleżankę, która jest w dziurze naprawdę totalnej, e, facet z którym jest od lat, razem założyli fir firmę, mają kilkoro dzieci, no znalazł sobie pannę, zdarza się tak, jakby codzienność. Natomiast ona teraz po latach dopiero nam się przyznała, koleżankom, że ona ma intercyzę z nim podpisaną, mm -hmm. więc ten cały biznes jest na niego i ona mm -hmm. jest po prostu goła i wesoła, Je A jeżeli sposób, wiesz, podniesie w context, rękę w ogóle, bo słuchaj, bo tutaj rozwód, no, proszę pani, ich sobie. No wiesz, bo to nie, bo to, bo, no właśnie, się... i znowu wracamy do tego, żeby dbać o swoje interesy jako kobiety, no. Bo wiesz, bo popatrz, no on zadbał o swoje interesy. Nie, no tak, nie a co zadbał? ona miała zrobić? Nie podpisać tej intercyzy? Czy podpisać z obwarowaniami jakimiś? No negocjować, rozmawiać. My nie dbamy o swoje interesy i to jest właśnie ten problem, to czego zaczęłyśmy. Dlaczego jesteśmy trochę w trudniejszej sytuacji finansowej niż mężczyźni, bo my o tym nie myślimy. Nie analizujemy tego, nie przewidujemy tych różnych sytuacji. I to jest trochę takie, wiesz, naiwne, bo bo, bo. 30% małżeństw się rozwodzi, e, ludzie umierają, zdradzają się. Czy to jest takie wszystko trudne do przewidzenia? Ja, kiedy w moim związku osobiście wyrównaliśmy ten poziom, inaczej, ja dosz, doszłam do poziomu, się. ja doszłam do poziomu, wiesz, jakby men, mentalnie, intelektualnie, edu, wiesz, jakby wiedzowo. I ja zaczęłam być tutaj tak naprawdę partnerem dla mojego męża w kontekście jakby pieniędzy, zarządzania, wiesz, majątku, rozmowy, planowania i tak dalej. Słuchaj, to w ogóle nowa jako życia. Nowa jako życia. Mówię tak: Wow! Fu, super, w końcu nie jestem tym sam, sam z drugiej strony. I to jest też to. Jest też to. I ja powiem Ci, że no, oczywiście mogę powiedzieć, że no super fajnie, te wszystkie doświadczenia mnie mnóstwo rzeczy do, nauczyły, no ale kosztowały mnie mnóstwo. Kosztowały mnie rok terapii, kosztowały mnie, wiesz, lęki, lęków, lęk, wiesz, leki, nie wiadomo co, ten kryzys i wszystko. Yy, ale ale yy, i pewnie bym sobie pomyślała, że wolałabym, żeby matka mnie moja tak wychowała, żebym ja już weszła w ten związek mocna, wiesz, wiedziała, czego chcę, wiedziała, czego ja oczekuję od swojego życia finansowo, dokąd ja zmierzam w swoim życiu finansowo, pod to układam swoją pracę, wiesz, karierę i tak dalej. Nie żebym ja się po prostu jak takie po prostu wiesz, ciele. ciele tak ten i musiała po prostu wziąć i się powiesz i tak dalej. I, 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 i to, jest, to jest rola matek, to jest nasza rola. Nie Tatusiów? Nasza, nasza, nasza rola, nasza rola, bo my nie wiem, czy, 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 czy ta płeć jakoś nas tam pod tym kątem trochę... Inaczej mamy inne zalety, inne walory, inne, inne talenty i tak dalej. Ale, ale uważam, że to nasza rola jako matek, wobec naszych córek, jest tak samo, ale córek w takim kontekście, żeby je wzmocnić, pokazać, że mają moc, że mają możliwości, że mają wiedzę, że, że dobrze jest wiedzieć, czego się chce od siebie, od życia, od, od otoczenia, że trzeba brać sprawy w swoje ręce, brać odpowiedzialność za siebie. I wiesz, i to, 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 to mi osobiście da, da takie poczucie, że to moją córkę, wiesz, wyposażyłam mentalnie, emocjonalnie, intelektualnie, mówię, wiesz, i pod każdym innym względem, że ją puszczę w świat. i Ja wiem, że, że po prostu, nie to, że sobie poradzi, tylko po prostu wykorzysta swoje życie najlepiej, jak będzie umiała dla siebie. Nie, nie że z tego tak, jakoś tam ten poradzi, bo to każdy sobie jakoś poradzi. Tylko, że poradzi sobie najlepiej, jak będzie mogła. Osiągnie mnóstwo fajnych rzeczy będzie i da od siebie też światu, nie? bo to jest bardzo istotne. I mam nadzieję, że nie przeżyje w związku z tym żadnych dziwacznych, dziwnych, trudnych jakichś kryzysów takich relacyjnych, że, że żaden mężczyzna jej tam jakoś nie, nie, wiesz, nie, nie, nie wsadzi na jakąś litkę czy, 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 czy coś tam. I to jest nasze zadanie. To jest nasze zadanie. Ja mam ogromne poczucie odpowiedzialności wobec swoich dzieci i tego, że to ja odpowiadam za kształt, że tak powiem, kolejnego pokolenia. No ale, ale żeby tak było, to ja muszę dawać im przykład, więc muszę wiesz, pracować nad sobą i, to, i, to, i żeby to nie było tylko słowa, tylko że faktycznie to były czyny i mi to bardzo leży i, i też ja zachęcam wszystkie kobiety do tego, żeby um, brały odpowiedzialność za siebie, bo jesteśmy mądre, samodzielne, odważne, mamy wszystko, co potrzeba. Trzeba tylko po prostu wziąć, pf, wiesz, mocno się postawić na nogi i działać. I to będzie puentem naszych rozmów, Wielkie dzięki. Dzięki serdecznie.